8 maja 1943. Tunis i Bizerta zdobyte. To zwycięstwo jest tak nagłe, że aż zagadkowe. Pomimo to nie wierzę w koniec w tym roku. Optymizm doszedł znowu do szczytu i powoduje we mnie mdłości na każdym kroku. Wieczorem w Sal Plejel na Damie Pikowej, wystawionej przez rosyjski zespół operowy. Siedem obrazów nie do wytrzymania doskonałych. Doskonałość doprowadzająca chwilami do ekstazy, do zaciśnięcia gardła. Cała ta opera została przyrządzona w ten sposób, że nie można sobie wyobrazić niczego lepszego. Zrobić z opery teatr i równocześnie nie zatracić w tym muzyki, opery, nie jest łatwo. Utrzymać w tym takt i równowagę potrafi jedynie scenizator wysokiej klasy, a tu Anenko pokazał, co potrafi. Nie było w tym cienia nienaturalności opery. Był to teatr i opera do tego stopnia związane i podane, że miało się uczucie absolutnej prawdziwości, do tego absolutnie równość wykonania. Herman śpiewał i grał, między innymi, którzy śpiewali i grali tak samo dobrze jak on. Cały czas myślałem o reducie, przy której całymi okresami wyrastałem. Najpierw w Warszawie, w salach redutowych i w pomarańczarni. Ten fircyk w pomarańczarni z fortuną Matko kiwni ogonem a gładko które mówiłem w duchu przez całe gimnazjum, będąc pytanym z matematyki. Potem w Wilnie, na pochulance, potem w Warszawie, w podziemiach ZUPU, czy jak się to tam nazywało. Siedziałem godzinami i słuchałem, patrząc na Porębę, na Chmielewskiego, na Kuninę, na Jaracza, na Peżanowską, na Drabika, na ten cały zastęp ludzi dosłownie poświęcających się dla sztuki. Pamiętam, jak płakałem, gdy Poręba, młodszy brat Jaracza i wspaniale zapowiadający się aktor, popełnił samobójstwo. Jako siedmioletni chłopak pętałem się po scenie razem z Elżunią, siedziałem na próbach, na tych nieskończonych, nigdy próbach, słuchając głosu wujcia Julka. Osterwa był żonaty siostrą mojej matki i peror Limanowskiego. Patrząc na tę damę pikową, cały czas równocześnie wspominałem i myślałem, że Osterwa i jego reduta to była cała epoka w naszym teatrze. Osterwina, moja ciotka, to urocze zjawisko, w którym kochałem się od dziecka. Ptak, papierowy kochanek, szaniawskiego, ponad śnieg i przepióreczka żeromskiego, obraz tej zupełnie nie do opisania uroczej kobiety, która od małego traktowała mnie jak dorosłego mężczyznę, i gasła powoli z uśmiechem. Jej pogrzeb w zimie 1929. Wracaliśmy z pogrzebu na piechotę we trójkę: Osterwa, Alżunia i ja. Na ulicy były stragalne z tureckim miodem. Stanęliśmy i wujek Julek, uśmiechając się przez łzy, kupił nam po kawałku tego miodu. Jadłem go, łykając łzy. Wieczorem grał w jakiejś dochodowej farsie i cała Warszawa poszła go oglądać. Świętoszki miały mu to za złe, a on ratował się przed dojściem do granicy rozpaczy. Ileż wspomnień przewinęło mi się podczas tych siedmiu obrazów Damy Pikowej. Pierwszy raz od początku wojny. Nigdy niczego nie wspominam. Jestem cały podany naprzód. A tu nagle wszystko powróciło. Dekoracje świetne. Przy pomocy kilku przedmiotów umieszczonych odpowiednio na tle kotar i przepojonych wystudiowanym światłem, osiągnęli nastrój, o jaki trudno w teatrze. To była całość. Ta całość, spotykana tak rzadko na scenie. I ta całość biła we wszystkie punkty odczucia. Brała zupełnie i bez reszty. Od pierwszej chwili musiałem się poddać i byłem bez żadnych oporów, jak posłuszne medium. Drugi obraz, przedstawiający przyjęcie ulizy, połączony z muzyką i strojami, światłem i dekoracją, wściekle sugestywną przez swoją skromność, był perłą. Zresztą Obraz za obrazem łączył się i pomimo różnorodności były one utrzymywane w jednym tonie, tworząc zwartą całość. Muzyka Czajkowskiego, której właściwie nie lubię, jest w tym naprawdę demoniczna. Taką muzykę mógł stworzyć tylko Rosjanin. Weszliśmy zupełnie oszołomieni i z poczuciem pełni, jakie rzadko ma się w takich wypadkach. To zostaje na zawsze. 29 maja dają Eugeniusza Oniegina. Oczywiście idziemy. Dziś imieniny mojej matki. Przypominają mi się wszystkie imieniny, które pamiętam od lat dziecinnych matka państwo może wychować dziecko rodzina nie jest czynnikiem koniecznym w wychowaniu i tak dalej i tak dalej jakież bluźnierstwa cóż za kretynizm to zimno ten chłód bijący dziś coraz bardziej od ludzi to zdrewnienie to wynik obumierania ciepłoty miłości i miękkości ludzie bez matek i bez ojców ludzie jak Cięte kwiaty.